Proszę Państwa, wydaje mi się, że ta sprawa jest szczególnie ważna i możliwe niestety, że i bliska, bo już trzeci raz nie udaje mi się nagrać swojej wypowiedzi na temat tego, że istnieje duże prawdopodobieństwo zamachu w nieodległej przyszłości, nawet w ciągu kilku miesięcy, na jednego z czołowych przywódców świata, które może doprowadzić do wybuchu prawdziwej wielkiej wojny światowej. Widzimy, co się już wyprawia na Ukrainie, w państwie islamskim, w wielu innych krajach. I niestety siły różne, imperialistyczne, militarystyczne, neomasońskie, globalistyczne i szatan dążą najwyraźniej do wojny i katastrofy. A największą, jak gdyby na gołkę widać, robi się na prezydenta Putina. On chyba tym siłom najbardziej przeszkadza, jest niewygodny. Bo przecież nie na darmo wywołano, według mnie i wielu innych, awanturę na Ukrainie, obalając Janukowicza. Co wcale nie odbyło się tak wyłącznie z woli narodu i to większości narodu. Może jeszcze dojść do tego, że za jakiś czas znaczna część, a może większość ludności będzie się też domagała jego powrotu. W Biblii pisze tak, że kiedy będą krzyczeć najwięcej bezpieczeństwo i pokój, przyjdzie na nich znienacka koniec jak bólę narodzącą. I to jest możliwe. Ale znam i mam różne przeczucia też, już od dawna taką przepowiednię, że gdy będzie zamach na jednego z największych przywódców świata, wtedy wybuchnie bardzo szybko globalna wojna światowa i może dojść do wielkiego zniszczenia. Jest też inna wersja, że będzie zamach na wielu przywódców naraz. A najbardziej chyba narażonym w tej chwili na zamach przez nienawidzone przez jego kręgi, zwłaszcza za granicą, również może przez banderowców na Ukrainie i niektórych może oligarchów czy pseudoprzyjaciół w Rosji, wydaje się być prezydent Putin. Choć, bo przecież widać, że na różne sposoby chce się go osłabić, dokonać przewrotu, zniszczenia, buntować ludność, okrążać Rosję i tak dalej. Tak samo bezpieczny nie może być Obama. Republikanie go widać przecież nie trawią. Wielu się też nie podoba, a islamiści wszędzie szaleją. Jeszcze jednym z czołowych przywódców skutek śmierci czy katastrofy z nim najłatwiej o wybuch wojny światowej to przecież i prezydent Chin, czy ewentualnie Angela Merkel, którą zrobili nieomalże nieoficjalną namiestniczką Europy, co jest zupełnie niezgodne przecież z prawem. Bo śmierć czy wypadek pomniejszych przywódców, nawet papieża Franciszka, nie sądzę, żeby wywołał tak natychmiast przynajmniej wojnę. Więc prezydent Putin powinien się szczególnie szczec, a my modlić, aby takie zamysły się nie udały, albo nie spowodowały przynajmniej katastrofy światowej, a zwłaszcza dla nas w Polsce. Bo choćby tylko rozruba na Ukrainie może spowodować, czy tam wielka wojna, czy tamże właśnie duże zamieszanie wojna, że do nas mogą zwalić się nie tylko setki tysięcy, ale wręcz miliony ludzi. I to całkiem może zdestabilizować sytuację i u nas. Więc co nam zostaje? Myśleć, mądrze działać, ale przede wszystkim modlitwa, post i bezwłoczna intronizacja Chrystusa Króla. Co daj Boże, amen i uchowaj od mieszkań i przywódców, a zwłaszcza Polskę. Amen.